Jakieś 4 lata temu nagrałem dla was pewien horror i obiecałem, że gdy wyjdzie jego pełna wersja, to do niego wrócę. I oto wyszła, ale na urządzenia mobilne. Posi, drodzy, jestem Dizdisowski, to jest Ice the Horror Game. Tak, to jest ta głośna gra, w której uciekamy przed lewitującą głową w trakcie dokonywania rabunku. Ale co najlepsze, teraz te pieniądze z rabunku możemy jakoś wykorzystać. Zapytacie się na co? Ano na przykład na kupienie sobie nowych potworów, które mogą nam jeszcze bardziej przeszkadzać. I pomyślałem sobie, że w tym filmie spróbuję zebrać pieniądze na te potwory, a wy wybierzcie, którego z nich mam kupić do kolejnego odcinka. Czy ma być to dobry piesek? Czy ma być to Czesław? Czy może dodamy sobie nowy poziom, jakim jest szpital? A może tryby bez końca? A może cukierek albo psikus? Wybór należy do was. A skoro jesteśmy już w temacie zakupów przez telefon, to sieć Play przygotowała dla swoich abonentów ciekawą promocję, w której do 20 maja mogą skorzystać z 10-złotowego zwrotu w trakcie kupowania czegokolwiek w sklepie Google Play. Żeby skorzystać z promocji, wystarczy w trakcie wyboru płatności po zakupach oznaczyć dopis do rachunku Play i w trakcie rozliczenia te 10 zł, zależnie od tego, jaką kwotę wydacie, będzie potrącone z danego zakupu. Więcej szczegółowych informacji macie w opisie pod filmem, pod linkami, wszystko czarno na białym napisane, a jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś wątpliwości, to możecie zawsze zadzwonić do swojego operatora. Osobiście sprawdziłem promocję i wykorzystałem ją do tego, aby taniej kupić sobie przestrzeń dyskową do Google Drive, a to jest mi naprawdę potrzebne do pracy, bo w jednym miejscu nagrywam, a w innym montuję. I co do nagrywania, to wróćmy do naszego horrorka. Jeżeli chodzi o wybór miejscówki, no to na razie mamy tylko domostwo, potwora mamy tylko Kasię, a poziom trudności, no widzę, już nie. Chodźmy od razu za ciosem i spróbujmy czegoś, co mam nadzieję będzie trudne. Pogadajmy o tej robocie. Wszystko sprawdziłem. Można tam sporo zgarnąć. Mam klucz do drzwi frontowych. Ten tekst już znam, bo był identyczny jak 4 lata temu, ale dla mnie teraz jest ważniejsze to, żeby zarobić hajs, rysować plan domu, a następnie kupić kolejne potworki. Liczba sakiewek do znalezienia wynosi 30. Musimy zbierać runo oka, aby sprawdzić, gdzie aktualnie jest potwór, by móc go unikać. Ja będę robił wszystko, by unikać tego głośnego jumpscare'a, o ile jest tak głośny, jak był dawniej. Możemy już sobie sprawdzić, gdzie ona jest, ale myślę, że tego nie będę robił, dopóki faktycznie będzie to potrzebne. Bo z tego, co pamiętam, to tak, powinny być 3 poziomy, po których ona może się poruszać. Piwnica, to piętro, o którym jesteśmy, i to, które jest jeszcze wyżej, i będziemy mogli to poznać po ścianach. Jak je zobaczymy, gdy włączymy sobie podgląd tego, gdzie on aktualnie jest. Mamy 3 sakiewki, jeszcze 10 razy tyle i możemy wracać do domu. Ale chyba już jest w pobliżu, bo słychać te szafki, te drzwi, co się czasami otwierają. I tak, przyszła do nas. Nie wiem, czy nie powinienem się tutaj gdzieś schować, bo czy ona otwierać drzwi umie, czy nie umie? No to też nie pamiętam. Może zobaczmy, co ona tam robi? Albo inaczej, ustawię się w tym miejscu. Zobaczę, czy nie... Ona jest na dole. A może są dwie naraz? Mam nadzieję, że nie, bo to by się dla mnie źle skończyło. Tu jakiś gwózdek, tutaj nic ciekawego, więc może zobaczmy, co jest tutaj. I to był chyba taki skrót, żebyśmy nie przechodzili pod drabiną i żebyśmy nie mieli... Aha. Chciałem sobie to zebrać od razu. Na telefonie na pewno byłoby łatwiej. Coś w prawo? Nie. Tutaj są drzwi. Tylko musimy znaleźć więcej worków, by stąd w razie czego wyjść. Tego zabrać nie możemy. Może lepiej, jakbyśmy nie hałasowali za bardzo, bo ona może nas znaleźć, zrobić nam kuku. Bo mam takie déjà vu, no bo w to grałem już i to jest bardzo podobne do tego, co było te parę lat temu. Dostaliśmy też klucz i mam nadzieję, że to jest klucz do głównych drzwi, tak w razie czego. Bo nie wiem, czy nasz wspólnik ma ten klucz, czy nie. Gdzie ona jest? Znowu zeszło na dół. Strasznie dziwnie to wszystko brzmi, bo ona niby idzie na dół. No to wychodźmy na górę na razie, zobaczmy, co nam się uda tutaj wykombinować. Szczurek sobie biega. Mam nadzieję, że będzie mi mówił, gdzie ona aktualnie jest. I tutaj mi się nie podoba to, że jest bardzo mało kryjówek, w których w razie czego możemy się ukryć. Wszystko tu znaleźliśmy, co chyba się dało. O nie! Dobra, spróbujmy iść na górę. Bo nigdy nie wiadomo, co tutaj jeszcze znajdziemy. Mam nadzieję, że ona tutaj nie wejdzie. Jaką ja mam nadzieję, że ona tutaj nie wejdzie? Cholera. To sterowanie mnie zabije zaraz. 1, 2, 3, 4. To jest szyfr do sejfu. Mam nadzieję, że nie musiałem zapamiętać tego prostego ciągu cyfr. Ja bym spróbował, no ryzyk fizyk. Mamy 10 sakiewek. Trzeba sprawdzić, czy tutaj nic nie ma? Nic nie ma. Kucnąć też chyba nie mogę. Są jeszcze drzwi po lewej, do których koniecznie chciałem zajrzeć.
Okazuje się, że tutaj jakieś rytuały chyba mają miejsce. Albo nasz wspólnik tutaj zaginął. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, aby to gasić. A tu ktoś może być. Nie otworzysz tych drzwi gołymi rękoma. Aha, no to znacząco się teraz to wszystko różni, bo jak ja wtedy w to grałem, to nie było żadnych takich sekretów. Tylko od razu zabieraliśmy worki i spadaliśmy stąd. A teraz muszę sprawdzić, gdzie ona jest. I ona wchodzi gdzieś wyżej. I ona jest naprawdę wysoko, więc myślę, że możemy spróbować... A, właśnie, tutaj chyba nie byłem, nie? Jak to było? Którędy byśmy szli? Nie pamiętam teraz. Chyba, że tu są przejścia te same do tego samego pomieszczenia, ale są kolejne worki. Raz. Dwa. To jeszcze była szybka, której nie zauważyłem. Tutaj są w razie czego drzwi i schowki dla nas. Nie jest tak źle, wam powiem. Mogę się tutaj chować, ona sobie gdzieś tam chodzi. Ja mam czas tu baraszkować. O, ta drukarka to jest zło. Teraz sobie przypomniałem, że możemy tutaj coś wydrukować, ale nie wiem, czy to było nam pomocne, czy to po prostu sprawi, że ona tutaj przyjdzie. O nie, nie, halo. Nie wiem, czy dobrze ją zrozumiałem, ale chyba pytała się, kiedy Fortnite. Dobra, jest na dole. Mamy dużo czasu na to, by sobie pobaraszkować na górze. Spodziewałem się, że będzie trudniej. Naprawdę, myślałem, że ten trudny poziom da mi się we znaki. Ale we znaki da mi się pewnie najbardziej moja własna głupota. 13 worków jeszcze musimy znaleźć. No ja bym poszukał jak najwięcej się da, żeby jak najwięcej zarobić. Ona gdzieś tutaj w pobliżu jest. Znaczy, ona prawdopodobnie, jak robi coś takiego, to jest na pewnym... jakby to powiedzieć... podobnym poziomie, co jesteśmy teraz, bo ona pewnie jest tutaj, gdzie my, tylko niżej. Oj, przytuliła się do mnie, tylko już nie ma ciała, bym ja mógł ją objąć. Poziom trudności można zmienić, wyższe poziomy dają więcej monet. Wiecie co, to może spróbuję sobie jednak ten poziom trudności zmniejszyć. Później dodamy sobie kolejnego potwora. Tym razem do znalezienia mamy minimum 20 sakiewek. Bo pewnie możemy znaleźć więcej, ale to jest to minimum, które nam pozwoli stąd w razie czego uciec. Tylko nie wiem, czym ten poziom trudności się różni poza sakiewkami. Czy ona faktycznie jest bardziej agresywna, czy może nie. Tu od razu przechodzimy. To pewnie jakiegoś speedruna dałoby się zrobić. Ale myślę, że lepiej nie próbować obrażać złych duchów. A czy ja mogę podnieść jakieś narzędzie stąd? Na przykład tą piłę? No fajnie wiedzieć, zatem od razu idę zobaczyć, co takiego skrywa się w tym miejscu. Już odlać te sakiewki, bo już mamy chyba teraz dwa coiny w sumie. Pechowa drabina. Taki pech, że znalazłem sobie i oko. I sakiewę. Ona tu idzie. Tędy ją mogę zobaczyć nawet, jak się zdaje. Nie no, zobaczmy po co gdzie ona jest. No, gdzie pójdziesz, gdzie pójdziesz, gdzie pójdziesz? Ona chyba poszła na górę, ale zauważyłem, że troszeczkę wolniej się poruszała, więc to może być też ta zmiana poziomu trudności. No to się nie dziwię, że nas tak szybko złapała wcześniej, skoro tak szybko się porusza. Mamy już dwa ważne przedmioty, a jeden z nich chyba otwierał... Mam nadzieję, że poszła na górę. Jeżeli nie, to mam przechlapane. Co my tu ciekawego możemy znaleźć? Ona założyłem lubi chodzić tutaj na dole, więc trzeba uważać. Bo tu chyba nie ma drzwi. A jednak są jakieś. Tylko to mi nie wyglądają na drzwi, których by nie sforsowała. Felgi. No nie wiem, czy chciałbym stąd teraz iść wyjść? Może gdzieś tu? A może jednak nie? Sprawdźmy, gdzie jest. Poszła wyżej, jeszcze wyżej, poszła chyba na samą górę, więc mamy dużo czasu, by to posprawdzać. Na dole... nie, nie, tutaj nie ma nic. Okej. To mi się podoba. Mamy 13 sakiewek. I wyszedłem jak... Gdyby nigdy nie za tam ktoś chodzi poza mną. Gdzie ona jest? O, jest na piętrze z wyjściem. Zegar jest takim punktem orientacyjnym, ale my mamy już praktycznie finish, tylko kurde, przydałaby się
jeszcze jedno oko, by dowiedzieć się, gdzie ona może być w danym momencie. Idź na samą górę. Pro, o, jest na samej górze, idziemy szybko do wyjścia. A nie, wraca się na schody chyba. Chyba pójdzie na dół. Nie, no trzeba zaryzykować. Zbieram oko i sprawdzam. Kurde, jakby... Chyba zeszła na dół. Tylko którędy poszła? Wiecie co? Cisnę! Do przodu i w lewo! Tam coś było dziwnego. O, uciekaj. Mam złe przeczucia, że nie ucieknę. Ale tu już się czuję wiele bezpieczniej. Poziom normalny jest za łatwy. Trudny jest już taki... optymalny. Powiedziałbym, że trudny jest tym normalnym. Najgorsza wtopa będzie wtedy, kiedy skorzystam ze sterowania tak, jak nie powinienem. 17 sekiewek mamy. Jak ta mapa wygląda? No nie, no mapa faktycznie nam dużo teraz podpowiedziała. Nie słyszę jej. Spadam stąd. Możemy wyjść? Nie. Usłyszałeś więcej worku. Ja chcę iść na razie zobaczyć, co się kryje w tym dziwnym pomieszczeniu. Tu jest długi korytarz przed nami. No przynajmniej sakiewki wszystkie znajdziemy. Cyk. Cyk. Po teraz nie pamiętam, jak to było. Czy ja już tutaj byłem, czy nie byłem. Byłem w poprzednim życiu, tak? O nie, dzwoni. Mamy. Znajdź wyjście, uciekaj. Yeah, ja się nie boję. Ja przyszedłem tutaj rozwiązać tajemnicę tego strasznego miejsca. Oczu, żeby to zobaczyć, ale właśnie. Tu coś pewnie będzie. Jeszcze jedna sakiewka. Masz wystarczająco dużo, lepiej poszukaj wyjścia. Ty mi nie mów, co ja mam robić. Daj mi jeszcze jedną sakiewkę. Przemek, mój synu, masz wybór. Wygrać grę i żyć zawsze chwale wśród twoich widzów? Czy może zaryzykować i spróbować znaleźć jeszcze jakiegoś easter egga? No, odpowiedź jest na to pytanie bardzo prosta. Idziemy tutaj w prawo i szukamy easter eggów. Tu. Dobrze? Dobrze. No nie mogę tego już mieć, no. Nie mogę. Cyk. Sprawdźmy, co tutaj będzie. Cyk. Aha. Aha. Nie no, fantastycznie. Portal. To jeszcze jednostronny. Coś czuję, że tu jest naprzeciwko nas... Niedaleko wyjście. Nie, to przechodzimy tędy. O nie, jakby teraz mnie złapało. O kurde, jakie to byłoby złe. Idziemy? Udało mi się, tak? Na styk udało mi się uciec. Siema, gratki ziom, dobra robota. Czemu nie odbierasz telefonu? Nie chcę teraz rozmawiać, sorry. Coś jest w moim domu. Co? Idzie po mnie. Czuję to. Jest tutaj. Disconnected. Możesz odblokować nowe funkcje. To jest na razie tyle. Ja pójdę po prostu teraz sobie troszeczkę pofarbić, bo już graliśmy w ten poziom 4 lata temu, więc niektórzy z was go widzieli, więc nie chcę go zbyt bardzo powtarzać i mielić. Pójdę teraz to zagrać na koszmarze, zbiorę pieniążki i... Wybierzcie, którego potwora odblokować, bo lokację odblokuję już sam, żeby po prostu była. Pozdrawiam się kolejnym razem i cześć!